Dzień dobry. Mam nadzieję, że się cieszycie, bo właśnie zaczynamy nowego vloga. Miłego oglądania. Witam się z Wami w nowym vlogu. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja jestem po krótkim urlopie od vlogowania. Nie nagrywałam ostatnie dwa dni urlopu w Polsce i teraz poniedziałek, wtorek i środa. Dzisiaj mamy czwartek. I tak się złożyło, że ja dzisiaj mam wolny, więc postanowiłam, że troszkę dla Was ponagrywam. Chcę Wam pokazać paczkę, o której Wam wspominałam w ostatnim vlogu z Polski. Paczkę ze sklepu Wasyl z sukienkami. Muszę się w końcu rozpakować, posprzątać domek, także szykuje się dość busy day dla mnie. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć, a że Wy będziecie razem ze mną. Oczywiście standardowo dzień zaczynamy od kawy, śniadanka i zaczęłam wczoraj oglądać film Mały Książę, także jestem bardzo ciekawa, więc sobie go oglądnę do śniadanka. No dobra, mam swoją kawę, tu sobie robię śniadanko, takie mini omlety. Miały być racuszki, ale stwierdziłam, że chcę już mieć szybko śniadanko, więc robię w takiej formie. Zrobię sobie dwa takie omleciki. Przepis Wam gdzieś kiedyś podawałam, to są takie jakieś racuszki, bardzo proste. Chyba nabieram jakieś choróbsko niestety, ponieważ odkąd wróciliśmy, to czuję, że mam jakiś taki lekki katar, poza tym boli mnie gardło. Dzisiaj nie spałam przez północy, ponieważ właśnie tak mi bolało gardło i nie wiem, tutaj, całe tutaj, że no nie mogłam naprawdę spać przez to. Myślę, że to przez klimatyzację, no albo po prostu przez pogodę, bo to jest jakaś porażka i w Polsce, i tutaj, w ostatnich dniach. Także no nieciekawie. Mam nadzieję, że jednak mi przejdzie. Okej, moje śniadanie ready. Omlet z owocami, a raczej owoce z omletem. Mam tutaj masło orzechowe, dżem, truskawki, banany, winogronko i jeszcze taka mała słodycz do kawki. Flejki z Cadbury są naprawdę przepyszne. Także życzę mi smacznego. Jak mówiłam, tak zrobiłam. Mały Książę jest grany. No, wiek prawie dla mnie. Ale czasem można i oglądać bajkę. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki ostatnio dorwałam w Tesco na zakupach. Z tego co kojarzę, to jest teraz sezon na nie, bo są naprawdę bardzo tanie. Niestety zapomniałam, jak one się nazywają, ale wyglądają naprawdę uroczo. Zobaczcie, ślicznie. Oj, powiem Wam, że vlog się urwał gdzieś od rana, a ja spędzam bardzo aktywnie dzień. Sprzątam dom po prostu, cały dom prawie już wysprzątałam, ale nie nagrywam Wam tego do tego vloga, ponieważ nagrywam Wam Clean With Me. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki film. Także już niebawem na kanale, prawdopodobnie już był, jak jest ten vlog. Kawy, potrzebuję kawy. No ale jeszcze mam do zrobienia dwie rzeczy i zrobię sobie kawę i pełen relaks. Jestem też już mega, mega głodna. Okej, dom posprzątany, ja mam tutaj swoją drugą kawkę, mój narzeczony już wrócił z pracy, także super. Zjedliśmy obiadek, a zaraz wybieramy się na chwilkę do Primara. Do Wilko już chyba nie zdążymy. Chciałam kupić jeszcze doniczkę na kwiaty, które tutaj mamy. Ale zrobimy to już następnym razem, albo ja sama, bo już nie zdążymy do Wilko, ale do Primarka. Musimy się dzisiaj wybrać, ponieważ potrzebuję kupić prześcieradło. Wczoraj widziałam, że są też fajne pościele na promocji. Były naprawdę po 3-5 funtów. I bardzo chciałam kupić double, ale ani jednej nie było double. Były wszystkie wykupione, ale w sumie to nie dziwne za taką cenę. No ale może dzisiaj będą jakieś nowe na promocji, także zobaczymy. No i co, tak mija dzień. Okej, ja jestem ready. Co prawda tutaj jest tak ciemno, że lewo Wam coś pokażę. Nawet się nie malowałam, bo mi się nie chce. Mam bluzę. Ona jest z Primara, choć ciemniej cały dzień jest naprawdę ekstra. Taki trochę crop top. I tutaj mam spodenki. Powiem Wam, że w tamtym roku w te spodenki się nie wcisnęłam, a teraz są na mnie idealne. Dobra, my lecimy. Dzień dobry kochani, witam się z Wami drugiego dnia tego vloga. Postanowiłam połączyć te dwa dni ze sobą, ponieważ wczoraj nie działo się nic zbyt ciekawego, żeby Wam pokazać. Jak wiecie, wieczorem mówiłam Wam, że idziemy do Primara. Kupiłam te prześcieradło, które chciałam
I jeszcze takie poszewki musztardowe tutaj do nas do salonu, wyglądają naprawdę super. I byliśmy jeszcze zjeść, byliśmy na pysznym burrito, choć powiem Wam, że czekaliśmy bardzo długo. Spędziliśmy tam dużo czasu, no ale tak minął wieczór, a dzisiaj już jest kolejny dzień, dzisiaj jest piątek. Jak przystało na jajeczkę, dzień zaczynamy od kawy i od śniadanka. Chyba mam ochotę na arbuza po prostu dzisiaj. Może sobie wezmę jeszcze jakieś brzoskwinie. Takie chyba sobie śniadanko zrobię. Mam ochotę właśnie na coś takiego prostego, zdrowego. Czekam na kuriera. Czekam na kuriera, ponieważ... A, nie mówiłam Wam, ale kupiłam sobie w Polsce set do robienia paznokci z semilaka, lampę, bazę, top i tam wiecie, tam są takie różne rzeczy jeszcze. Także Wam pokażę, bo będę sobie dzisiaj robić paznokcie. A czekam na paczkę z Neo Nail. Zamówiłam sobie jeszcze dwa kolorki z Neo Nail. Jeden bardzo mi się podobał w Polsce, ale niestety nie było na takim stanowisku w galerii, jak chciałam kupić, także postanowiłam sobie zamówić. Ale to Wam pokażę, jak już przyjdzie. I tak samo ten set z semilaka. Jeszcze wczoraj Wam wspomniałam o paczce z Was z sukienkami, także też Wam pokażę. A jak przystało na mnie, najpierw zaczynamy od kawy. Powiem Wam, że tak mnie boli gardło, że masakra. Już tutaj gadam chwilkę i zaraz mi czuję, że głos wysiądzie. Także myślę, żeby z jakiś lekarz się nie obejdzie, żeby jeszcze ta choroba się bardziej u mnie nie rozwinęła. Dobra, kończę gadać. Kojarzycie plotkarę? Na pewno kojarzycie. Ja już oglądałam raz wszystkie sezony, wszystkie odcinki. I teraz mi jakoś naszła ochota, żeby sobie zacząć oglądać plotkarę od nowa. Kiedyś byłam u mojej koleżanki w Polsce na urlopie i tam włączyłyśmy sobie tak w tle odcinek plotkary, a potem już poszło i teraz jestem już przy 10 odcinku. Naprawdę bardzo fajny serial. Znam to spojrzenie. Wydaje się odmieniona, radosna, szczęśliwsza. Okej, okay, no więc miałam Wam pokazać zestaw do paznokci, jaki sobie kupiłam. Kupiłam semilaka, tą tańszą wersję. Są chyba dwie wersje. Ja kupiłam sobie tą tańszą. Stwierdziłam, że nie potrzebuję jakiejś tam super lampy jak na razie. A w przyszłości może sobie kiedyś zmienię. Ale na razie taka mi wystarczy. Te dwa zestawy z semilaka właśnie różniły się tylko lampą. Inna zawartość była dosłownie taka sama. Takie same lakiery, top, baza i tak dalej. Więc tak, ja skusiłam się na ten zestaw z tą lampą, taką półokrągłą. I on kosztował 150 zł chyba, z tego co pamiętam. No i oczywiście były waciki takie te bezpyłowe, jakieś pilniczki, aceton, odtłuszczacz, top, baza. I wiecie, takie wszystkie podstawowe rzeczy. Do tego kupiłam sobie jeszcze takie to rydełko do skórek i obcinacz do skórek. Naprawdę bardzo fajne. Ja to kupowałam w sklepie Semilaka. Wtedy była też taka promocja, że dostałam za grosik jeszcze taki pilniczek i taką pociętą folię złotą na paznokcie, także na pewno mi się przyda, super. I co jeszcze? Aha, i było 5 lakierów, te takie mini próbeczki. Electric Pink, Olive Garden, Canary Green. Co my tu jeszcze mamy? Dancer from Rio i co to jeszcze jest? Neon Pink. Także te 5 lakierów. Wtedy dokupiłam sobie jeszcze 2. Black Diamond, czyli taki zwykły czarny lakier i taki piękny, różowiutki Pink Brown. Tu możecie zobaczyć, tu są te 5 podstawowych. Pink Brown i to jest co? Black Diamond. A tutaj jest kolorek z Neo Nail Milk Chocolate, który miałam, widzieliście go na pewno we vlogu z Polski. I to jest taki prześliczny kolorek. Jak kupowałam wtedy kolorek ten, to bardzo mi się spodobał inny, ale niestety go nie było, więc postawiłam na ten, ale ten też jest naprawdę śliczny, wygląda jak taka czekolada. No a co do dzisiejszego zamówienia z Neo Nail, to postawiłam właśnie na 2 kolorki. Jeden to jest ten, który wcześniej mi się tak bardzo podobał, Salty Caramel. Wygląda naprawdę cudownie i chyba sobie go zrobię. A drugi to po prostu postawiłam na czerwień. Bardzo kiedyś lubiłam czerwone paznokcie. I jest to kolorek Sexy Red. Zamówiłam sobie do tego jeszcze top i bazę. Bazę taką proteinową, 6 w jednym z Neo Nail. I sobie ją dzisiaj użyję. I użyję dzisiaj nowego topu, też z Neo Nail, top velour, czyli taki matowy top. Także chyba sobie zrobię ten kolorek, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. To taki bardziej jesienny, ale myślę, że naprawdę będzie fajnie wyglądał. Bardzo mi się spodobał ten Salty Caramel.
No, jeszcze nie zdecydowałam, jaki kolorek. Także tak, taka moja nowa zajawka. Mam nadzieję, że posłuży mi na długo. Ok, dzisiaj postawiłam na takie zestawienie. Milk chocolate, salty caramel i pink brown. Także myślę, że takie bardzo jesienne w sumie kolorki, ale myślę, że będą fajnie wyglądać. Super. Znowu opowiesz mi o czaku? Nie. To dobrze. Ok, pazurki zrobione, już Wam pokazuję. Tu mam takie, mam te trzy kolorki, które Wam pokazywałam. Halo, ostrość. Czekajcie. Ok, jesteś. Tak, tu mam ten salty caramel, tu mam chocolate, a tu mam ten pink brown. Jest naprawdę taki śliczny nudziak. Zobaczcie, tu mam cztery matowe, ten welurowy top z Neonail, a tu mam ten błyszczący semilak. Jest naprawdę świetnie. Bardzo mi się podobają. Jeszcze Wam tu pokażę na drugiej rączce. Aha, czekajcie, teraz będziecie widzieć drugą stronę. Okej, okay. To muszę tak. A tu mam w ten sposób. Tu mam takie trzy i mam dwa pink brown i ten błyszczący. Zobaczcie, naprawdę to wygląda moim zdaniem super. Może trochę jesiennie, ale ja bardzo lubię takie kolorki, więc jak dla mnie super. Dobra, ja lecę wziąć prysznic i zabram się za obiad. Czy to jest jakiś żart? Chciałam nagrywać film, ale jest tak mega ciemno w mieszkaniu. Właśnie takim dużym minusem tego mieszkania jest ogólnie, że jest ciemno, ale dzisiaj to jest jakaś porażka. Zobaczcie, jak pada deszcz. Po prostu tragedia. No jak ja mam nagrać film? Okej, okay, obiadek się robi, będzie dzisiaj zupa ogórkowa, a ja mam tutaj swój lunch. Coś na wzór sticky rice. Po prostu mam ryż i zblendowane mango, bo miałam dzisiaj taką wielką ochotę. I oczywiście kawka. I moje pazurki tak mi się podobają, że naprawdę jestem zachwycona, jak mi wyszły. Miałam Wam pokazać, jak wyglądają te poduszki z Primarka, to znaczy poszewki. Naprawdę te musztardowe tak mi się spodobało. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I do tego mam jeszcze taki tutaj case na małą poduszkę. On jest z H&M-u. Kupiłam go gdzieś w zimie na promocji. I serduszko z Primarka, które wczoraj wyprałam, także jest takie świeżutkie, pachnące. Uważam, że naprawdę fajnie to wygląda wszystko razem. Dzień dobry, ja z Wami dzisiaj witam się kawką, włączam sobie jakiś serial i na razie taki slow morning w łóżku. Oj, czuję się nawet okej, ale moje gardło to jest jakaś masakra dzisiaj, halo ostrość. Okej, plan na dzisiaj? Sama nie wiem, jeszcze. Mój narzeczony dzisiaj wraca wcześniej z pracy, więc super. W końcu Wam chcę pokazać sukienki z Wasyl. No i co? Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Podala, one są takie wyprofilowane. Hej kochani, ja zaraz Wam się pokażę, ale na razie jestem w trakcie porządków. Zaraz będziemy sobie sprzątać razem, ale chciałam Wam pokazać, jak sobie ogarnęłam tutaj swoją toaletkę, bo przed wyjazdem dopiero przywieźliśmy z poprzedniego mieszkania tą półkę. W ogóle ta półka jest od mojej koleżanki, od Pauliny. Nie wiem, czy pamiętacie ją z Instagrama. Paulina, pozdrawiam. W końcu się mi przydała i w końcu mam na nią miejsce. O, w ten sposób. No i ogarnęłam sobie tutaj moją toaletkę wczoraj. Tutaj załapał się nawet kawałek parapetu. Mam tutaj lusterko, kwiatek. Tutaj stoi takie moje podręczne drobiazgi. A tam z tyłu mam pielęgnację. Ona jest w takich pudełeczkach z Primarka. Tutaj jest takie mniejsze, tam jest większe. Tu mam jakieś swoje palety. Takie zapasy kosmetyczne. Tu jest mój taki codzienny makijaż. Tu mam swoje pędzle, ten obrazek But First Makeup. No i tak to w całości wygląda. Naprawdę mi się bardzo podoba. W środku też mam fajnie wszystko zorganizowane i poukładane.
Także jak na razie jest super porządek. Jedyne co, to tutaj jest mało miejsca. Tutaj zrobiła się taka wielka dziura między łóżkiem a ścianą, a tutaj jest tak mało przejścia, no ale nie mogę zrobić tego inaczej, tak jest najwygodniej, bo jeśli bym postawiła tą szafkę w drugą stronę, to wtedy tam jest dziura, a tutaj ten kaloryfer przeszkadza i wtedy jest tutaj jeszcze mniej miejsca. Także no niestety, ale musi być tak, tak też jest spoko. Tak jak mówię, ja dopiero się ogarnęłam i właśnie zabrałam się za porządki, jakoś tak dopiero teraz się odzywam do Was, ponieważ przesyłałam film i naprawdę przesyłał się bardzo długi, bardzo długo, ponieważ był to film z Polski i trwa on ponad 20 minut, vlog z Polski, no jakoś długo zeszło, naprawdę, chyba z 3 godziny przesyłałam ten film, ale w końcu się udało, także ja do Was się odzywam i zaraz sobie na szybko posprzątamy. A potem w końcu Wam pokażę te sukienki z Wasyl, bo naprawdę są świetne. Już są trochę pomięte, bo były i w paczce długo leżały, bo je dawno zamówiłam. Zanim odpakowałam paczkę w Polsce, to wiecie, się pomięły jeszcze teraz w walizce i tak dalej. No ale nie będę ich specjalnie prasować, żeby Wam pokazać, bo ja nigdy nie prasuję ubrań na zapas, tylko jak coś potrzebuję. Więc tak, więc zaraz Wam pokażę. Mam tutaj swoją kawkę i tak mija dzień. I ogólnie mam takie przemyślenia, że kurde, nie wiem po co w ogóle nagrywam. W sensie bardzo mnie to kręci i tak dalej, ale to światło w tym mieszkaniu tak mnie dobija i nie wiem, czy ma sens moje nagrywanie w takiej słabej jakości. Ja wiem, że powinnam kupić aparat i tak dalej, ale ja nie chcę kupić aparatu za na przykład 100 funtów. Mieć taką samą jakość, jak tutaj mam w iPhone'ie, więc wolę poczekać, złożyć sobie więcej pieniążków i kupić bardziej konkretny sprzęt. No ale jak na razie mam ważniejsze wydatki, więc tak to już jest. Nie możemy mieć wszystkiego, o czym sobie tylko pomyślimy. No niestety. Dobra, ja już gadam chwilkę, mi boli gardło, więc ja wracam do porządków, a wy chodźcie razem ze mną. Obiecałam, że Wam pokażę sukienki z Wasyl, także zróbmy to teraz, bo za chwilę je odwieszę i już znowu zapomnę. I od razu Was przepraszam, że one są tak pomięte, no ale już Wam mówiłam, że były długo w paczce, potem w walizce i wiecie jak to jest. No ale już nie będę ich specjalnie prasować. Zamówiłam 4 sukienki, naprawdę są bardzo fajne, super materiał. I przede wszystkim cena, naprawdę się zaskoczyłam, bo te sukienki kosztowały tak mniej więcej po 40 zł. Także można naprawdę znaleźć tam fajne skarby. Dobra, pierwsza sukienka jest to taka granatowa sukienka w takim kolorze atramentu. Jest ona bez rękawów, a z tyłu ma takie wiązanie. Z tego co pamiętam, była ona w jednym rozmiarze, ponieważ jest to taka oversize'owa sukienka z taką felbaną na dole, a tutaj tym ściągaczem możemy sobie po prostu regulować. Naprawdę bardzo fajna, jeszcze jej nie nosiłam. Nie wiem, czy dla mnie nie jest troszeczkę za krótka, no ale jeśli nadejdą jakieś cieplejsze dni, to na pewno w nią skoczę tutaj w Anglii, no bo w Polsce nie miałam okazji. Druga sukienka, totalny hicior. Jest to taka czerwona, bardzo odważna sukienka. No bardzo to nie wiem, ale odważna jest. Ma taki dość głęboki dekolt. Tutaj aż dekolt sięga nam potąd i jest naprawdę super. Tutaj na dole jest taka rozkloszowana, z długim rękawem, ze ściągaczem w talii. Jest naprawdę śliczna, bardzo mi się podoba. Ja mam w rozmiarze ML, ale to są takie sukienki, które są dość uniwersalne, jeśli chodzi o rozmiar. Wzięłam taki rozmiar ze względu na to, żeby była odrobinę dłuższa niż ten mniejszy rozmiar, bo był jeszcze chyba S, coś takiego. Ale mówię Wam, sukienka jest naprawdę śliczna i nie mogę się doczekać, aż ją założę. I dwie kolejne sukienki są dość podobne, z takiego samego materiału. Jedna jest szara, druga jest taka beżowa, z takiego prążkowanego materiału i one są w rozmiarze też ML i też wzięłam je ze względu na długość. Jedna jest taka bardzo króciutka, nie wiem, czy mogliście mnie widzieć w nią we vlogu z Polski, czy nie. Zwykła taka na ramionczkach, na lato idealna.
Niestety pogoda za oknem nie pozwala mi w nią wskoczyć, no trudno. Jeszcze się nadarzy okazja. A druga jest taka dość dłuższa, za kolano, z guziczkami i tutaj ma takie rozcięcie śliczne. Naprawdę są bardzo fajne te sukienki, bardzo dobry materiał, także ja Wam polecam stronę Vasyl. Już może na ten sezon nie, jeśli chodzi o te sukienki, ale myślę, że można tam coś fajnego znaleźć też na taki jesienno-zimowy sezon. Z tego co kojarzę, są tam jakieś koszulki też i inne rzeczy, także jak najbardziej Wam polecam sklep Vasyl. Okej, kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja już niestety kończę nagrywać na dzisiaj, ponieważ źle się czuję, boli mnie gardło, dostałam jeszcze okres, no i wiecie jak to jest. Robię sobie termofor, jakąś ciepłą kawkę i zmygam do łóżka. Także buziaki dla Was i do następnego. Pa!